Jednym z priorytetów starostwa powiatowego jest konsekwentna rozbudowa sieci dróg lokalnych. Właśnie ogłoszono, które wnioski zyskały akceptację Ministerstwa Infrastruktury. Cieszyć się mogą mieszkańcy Chodcza i Izbicy Kujawskiej. Planowane są bowiem rozbudowy dróg powiatowych Chodecz-Dąbrowice oraz Samszyce-Izbica Kujawska. Powstaną w przyszłym roku, będziemy starać się ogłaszać jak najszybciej przetarg, powstaną dwie piękne drogi na terenie gminy Izbica i na terenie gminy Chodecz. Jeśli będą pytania, udało nam się złożyć jedna droga w wartości około 9 milionów, z tym, że dofinansowanie jest w kwocie 3 milionów na jedną i drugą drogę. Druga jest 6 milionów 800, to są wartości kosztorysowe, dlatego staramy się jak najszybciej dzisiaj podejmować decyzję. Będziemy chcieli ogłaszać przetarg na przełomie grudnia, stycznia. Około 1/3 łącznej kwoty do inwestycji dołożą gminy Izbica Kujawska oraz Chodecz. Wspólnie można budować, wspólnie można pozyskiwać środki i oby tak dalej. To jest praktycznie, uważam, na dzień dzisiejszy duży sukces samorządów naszych, że ściągamy środki zewnętrzne i inwestujemy w przebudowę dróg. Burmistrzowie obu gmin podkreślali, że nowe odcinki dróg są istotne dla mieszkańców. W imieniu własnym i w imieniu mieszkańców swojej gminy chciałbym panu staroście podziękować za dotychczasową współpracę i tak jak pan starosta powiedział, myślę, że za chwilę owoce tej współpracy będą widoczne dla wszystkich mieszkańców, przede wszystkim użytkowników drogi, która zostanie przebudowana. A na tą inwestycję czekali mieszkańcy od wielu, wielu lat. Jest to bardzo ważny odcinek, jeżeli chodzi o komunikację w gminie Chodecz, ponieważ po nieszczęsnej drodze wojewódzkiej 289, to jest jedyny odcinek, który wymagał takiego gruntownego remontu. Dla mieszkańców Chodcza jest to odcinek znany. On rozpoczyna się od szkoły w Chodczu do granic z gminą Dąbrowice. Jest to około 9 kilometrów. I warte też uwagi jest to, co pan starosta podkreślał. Wkład samorządu chodeckiego to jest 31%, ale procenty może nie oddają jakby tutaj tej sytuacji. Ja powiem, jaka jest kwota. Kwota, jaką planujemy dołożyć do tej inwestycji jako samorząd chodecki, to jest 1 980 000 zł. Odcinek Chodecz-Dąbrowice wyniesie ponad 9 km, zaś Samszyce-Izbica Kujawska blisko 5 km.